Jeżeli mówimy o łączeniu różnych ról, bo każda z nas pełni i rolę matki, żony, bizneswoman, pracownika, czasami gdzieś etatowego, przede wszystkim warto postawić na dobrą organizację swojego czasu pracy i popatrzeć na swoje życie bardzo jakby holistycznie i w tym życiu wyznaczyć sobie pewne priorytety i pewne cele, które będą właśnie definiowały nam jakby poszczególne role. Dużo się mówi o work-life balance i o takiej równowadze, natomiast na pewno powinniśmy sięgnąć do wartości i do tych priorytetów, tak naprawdę to, na co my chcemy poświęcać ten czas, no i też angażować innych członków, domowników, syna, męża, współpracowników do tego, żeby dzielili się z nami też tymi obowiązkami, żeby po prostu wygospodarować też czas dla siebie i czas na swój rozwój osobisty. Te role, zwłaszcza kiedy jesteśmy aktywne zawodowo, nagle pojawia się dziecko, wtedy ciężko jest nam te role pogodzić, ale często problemem jest to, że po prostu nie prosimy o wsparcie i wręcz nie komunikujemy, że w XXI wieku ta odpowiedzialność spoczywa tak naprawdę na całej rodzinie, a nie tylko właśnie na tej kobiecie. Ja bym zachęcała do tego, żeby poznać matrycę Eisenhowera albo model Covey'a, bo to jest jedno z narzędzi zarządzania czasem, gdzie mam cztery ćwiartki, ustawiam sobie różne cele i zawsze skupiając się na realizacji celów, również biorę pod uwagę inne osoby. Ale jeżeli ja sobie nie zapisuję celów, ich nie gromadzę, to z pewnością pojawią się inne osoby, które będą chciały, żebyśmy im w czymś pomogły. Do tego jeszcze jest ważna świadomość naszej osobowości, bo jeżeli mamy do czynienia z dziewczyną empatyczną, pozytywną, taką w typach osobowości zieloną, to ona będzie miała tendencję do stawiania innych jako priorytet. W związku z powyższym wcześniej czy później taka dziewczyna, nawet jak jest kompetentna, fantastyczna, ma super pomysły, nie będzie miała siły i energii o to, żeby zadbać o siebie i o swoje potrzeby. Ta rola kobiety w biznesie jest rolą nieocenioną, bo tak naprawdę od osób zarządzających personelem po nowatorskie rozwiązania, po decyzje o wprowadzaniu nowinek technicznych, nowych rozwiązań dla klientów, to są często ich decyzje, bo to one są najlepszymi obserwatorami świata zewnętrznego i widzą najlepiej, co tak naprawdę klientom, konsumentom będzie się podobało, czego oni potrzebują. Łączenie ról i zawodowych, i takich życiowych, prywatnych jest trudne. Wydaje mi się, że dla mężczyzn to jest trudne, dla kobiet wyjątkowo trudne. Więc trzeba sobie w ogóle zadać po pierwsze pytanie i im być może uświadomić, że w życiu żyjemy długim życiem, wchodzimy w przeróżne role i mamy różne okresy życiowe. I czasem jest tak, że więcej czasu będę poświęcać rodzinie, a czasem jest tak, że sobie uświadamiam, że ciut bardziej może zaniedbuję obowiązki domowe, ale po to, żeby się spełniać w pracy, czy w karierze, czy w biznesie. I trzeba sobie uświadamiać, że to jest jak najbardziej okej.